Ostrucki zamek i jego otoczenie w miniony weekend opanowali rycerze. W tych murach po wielu latach przerwy odbył się pierwszy rycerski turniej o włócznie Świętego Jerzego. Zmagania miłośników rycerstwa zostały reaktywowane, by ostrudzianom i turystom przypomnieć dawne średniowieczne idee. Rycerze stanęli do walki w turniejach bojowych miecza krótkiego i tarczy oraz miecza długiego. Miecz długi to jest miecz półtora ręczny, czyli jego długość powinna wynosić w granicach 1,15 m, 1,20 cm. Z wagą w granicach 1,5 kg i tylko to ten miecz rycerz w tym momencie, osoba walcząca, ma w ręku, w dwóch dłoniach w gruncie rzeczy. Turniej miecza krótkiego to jest miecz tak zwany jednoręczny, czyli miecz krótszy o co najmniej 20 cm, czyli wynoszący, jego długość powinna wynosić w granicach 90-95 do metra maksymalnie i do tego tarcza. Do tego tarcza, w zależności od tego, czy jest się prawo czy leworęcznym, ale generalnie po prostu na lewym ręku oczywiście tarcza jako sprzęt obronny. Walka trwa, w zależności od ustalonych zasad i reguł, od minuty do półtora minuty. Odpowiednia ilość trafień w tym momencie wykonana przez rycerzy daje wygraną lub przegraną dla tego rycerza, który w tym bierze udział. W turnieju udział wzięło 100 miłośników rycerstwa, którzy reprezentowali grupy rekonstrukcyjne z centralnej i północnej Polski. Pasjonatów rycerstwa nie brakuje na terenie całego kraju. Ja tu pierwszy raz dzisiaj jestem. Zamek mi się bardzo podoba. Taki bardzo mały jest, ale naprawdę klimatyczny i ma atmosferę swoją. Gdy na zamku odbywały się walki rycerskie, poza jego murami można było przyjrzeć się, jak wyglądało obozowisko rycerskie, wziąć udział w turnieju łucznictwa, a także dowiedzieć się, na czym polegały średniowieczne zabawy plebejskie. To są takie wymyślone przez nas, często stosowane właśnie na różnego rodzaju turniejach i imprezach rycerskich, gry i zabawy dla gawiedzi, dla plebejów, dla plebejuszy. Proszę się oczywiście nie obrażać, bo to jest tak w dużym cudzysłowie oczywiście, dla publiczności nierycerskiej, która może przy okazji delikatnie poczuć się, delikatnie przynajmniej w klimacie rycerskim. Po prostu ogólnie chodzi o to, żeby było wesoło, żeby i dorośli, i dzieci miały z takiego turnieju dodatkową radość. Organizatorzy, Stowarzyszenie Ostrucka Szkoła Fechtunku i Kultury Średniowiecznej Drużyny Rycerskiej Komturii, przygotowała również inscenizację najazdu wojsk litewskich na Ostrudę, który miał miejsce w 1381 roku.